Teraz się będziemy witać. No i co tu tak? Nie chciałbym. Dawczu, kop, 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 kop. Dołek, chod. Standard. Standard wprowadzić. Standard wprowadzić. Wprowadzić. Dobra, słaby, dobra. Bo się nie wyrwie po tu. Nie wyrwie się. Już? Tak samo, to, tak samo to z powrotem. Jest. Prosto to jest? Nie, poziomicy nie mamy, kurde. Tak jak są liczby. Poziomicy, teraz będziemy naciągać. Śledzie są? Są. Będziemy naciągać tymi linkami. Gdzie są śledzie? Ja mam. Teraz śledziami naciągniemy. Siema, tu Pyza na kolejnym wypadzie na rybki. Tym razem rocznica mojego koła. Jak widzicie, wyjazd na Lipowice. Rocznica 35-lecie koła Iskra Kielce i właśnie dzisiaj zaczynamy tą imprezę oto w tym miejscu. I wspólne wędkowanie, odbędą się zawody towarzyskie naszego koła na tym oto zbiorniku. Kolega już przyszykowany do wędkowania. Co przygotowałeś na dzień dzisiejszy? Tutaj akurat taką glinę do nęcania. Glina sama, tak? Sama glina. Tak. Do nęcania z kubka, a tutaj mamy taką do nęcenia pierwszego, nie? Wstępnego. Pierwszego, tak? Z zanętą, tak? Tak, to... z zanętą to będzie, tutaj akurat jest zanęta. Tak, i tak kolega już sobie do dzisiejszych zawodów przygotował. I jak będziesz dzisiaj łowił? Odległościówką czy jakie wędki? Tyczką. Ile długość? 11 metrów. 11 metrów i jedną wędką, tak? Jedną przygotowaną. Zależy, jak wylosuje tutaj na głębszej wodzie, to raczej tyczka, a jak na płytszej, no to bacik. Aha, bacik, ale to już zanęta wstępnie przygotowana. Tak, wszystko wstępnie przygotowane. No to powodzenia. Wzajemnie. Tutaj kolega jeszcze ma czas i reszta kolegów wyznaczone są stanowiska. Czekamy na resztę składu kolegów ekipy. I będziemy wędkować oto w tym zbiorniku. Koledzy wcześniej przyjechali i zrobili rezerwację. Niektóre miejsca musieli my ominąć, bo wędkarze z nocy byli. Tak, widzicie, tutaj jest stanowisko numer 20. Dziewiętnastka i dwudziestka, dwa stanowiska. Tu jest dziewiętnastka, od tamtąd się zaczyna dwudziestka. I tak wygląda ten zbiornik, na którym dzisiaj będzie impreza i będziemy wędkować. Zyzik dziewiątka. Zapisują się wszyscy koledzy, którzy będą mieli chęć i później wylosujemy stanowiska, na których będziemy wędkować. Maciek, Maciek, i tam jedna tura jest tylko? Jedna tura 4 godziny. Jedna tura 4 godziny. I teraz koledzy wszyscy zapisują się. Będziemy losować stanowiska. I tak powiedziałem, po wylosowaniu stanowisk udamy się na swoje stanowiska, rozłożę sprzęt, przygotuję sobie zanętę i tak dzisiaj powędkujemy
na naszej 35-letniej rocznicy koła. Rysiu, tylko dobrze układaj. Na razie jest 14 osób zapisanych. Kapselki do losowania układane. Przyjedzie. No a płatki? Piotruś, losowałeś tam raczej? Pisałeś się? Pisałeś się. A ty co porabiasz? Misja życiową. Siema. Niektórzy przygotowania robią, tak jak powiedziałem. 16 osób na tą chwilę jest zapisanych. Planowane ma być 30 coś, ale czekamy. Jeszcze koledzy mają około 20 minut na przyjazd. Następni przyjeżdżają. Cześć mistrzu. Dobry. Cześć. Witam. Dobry. I czekamy. Podjeżdżają dalej. Następni przyjechali koledzy. Cześć Kaziu. Na Czosztyn. W nocy byłeś? Nie, Czosztyn jedziesz? Nie. Nie? Na żaden Czosztyn. To jeszcze tydzień. Nie. Jeszcze możesz zdanie zmienić. Nie zmienić. Kolejni przyjeżdżają. Coraz więcej wędkarzy. Po której losowaniu nie też? Też. Mańka? Też zapisał. No elegancko. Dobry. 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 Tak mnie zagadali. No. 31. Kubicki gdzie jest? Wiesz, że ten udział czy nie? Nie. Powiedział, że nie. No to dobra, to idę zostawiać stanowisko. 31. Panowie, chwilę uwagi. Witam wszystkich serdecznie. Jubileuszu koła. Panie Heniu. Serdecznie wszystkich witam na naszym jubileuszu koła, który w tym roku akurat obchodzimy 35-lecie. Z tej okazji zrobimy sobie takie zawody, zabawę, które będą trwały 4 godziny. Po tych zawodach podjedzie catering, będzie poczęstunek, po poczęstunku po prostu rozjedziemy się do domu. Resztę tu nam dopowie kolega, jak to będzie wszystko wyglądało, te zawody. A ja życzę miłej zabawy wszystkim i dobrych połowów. To była część oficjalna, a nie oficjalna? Tak. Proszę bardzo. Jedzie jeszcze autobus. Ale jest jedna kobieta. Jeszcze raz. Tam, mężczyzna, gdzie jest numerek, to wylosuje. To nie ma od do, tylko tam gdzie jest numerek, ale to tam ma stanowisko. Ale 5 metrów tą, 5 metrów tą, nie będzie, niektóre są takie, że nie będzie. Nie ma, tak żeby sobie nie przeszkadzać. Takie są warunki, że możesz mieć tylko 5 metrów w sumie. Na dwóch? 5 metrów ryby? No, także są wąskie. Wąskie są niektóre są dobre, niektóre są wąskie. Trudno, tak jest, takie, tyle miejsca, że tak. I zaczynamy w połowy, to wiecie, regulamin ryb, że tylko lesz jest bez wymiaru, wiadomo, uklejka, płotka, pozostałe ryby są według wymiaru. A tu nic innego nie. I zaczynamy, starczy wam półtora godziny na nętę, na wszystko. Zaczynamy o godzinie 8:00, będzie, nie będzie tam, że 10 minut na nęcenie, później ten jeden strzał jest 6:35. Nęcenie i łowienie. I zakończenie jest też strzał
i koniec jest tego. No, męcimy jak na Grand Prix, czy tak jak Ci się podoba? Tak jak Ci się podoba. Tak jak Ci się podoba. Tak. I tura jest 1-4 godziny. To znaczy, że od 8 zaczynamy, no to jest 9, 10, 12, o 12 kończymy. Przejdzie waga postawowa. Przejdzie waga, nie rozchodzić się, będzie waga szła i jak zważony może przychodzić tutaj już na miejsce, gdzie będzie poczęstunek. Katering tu podjedzie. To jest wszystko. Bierzemy się teraz za losowanie. Po losowaniu można od razu iść na stanowisko. 29 masz? Tak. Ja był jak tego. Nie. No nie, ostatni. No dobrze. Rzysik Sylwester. Jestem. Zejdzie mi Wera, ma mały. Nie patrz, bo kamerą będziesz podglądał. Szóstka. O, jest. Dobre. Dobre jest. Szóstka to... Wijaz Mirosław. Na same nowe. Do numery. Nie lepiej biorę. A więc mam szóstkę, numery idą z tamtej strony. Biorę swoje zabawki. I zawijam się na stanowisko, czyli na szóstkę. A więc reszta czeka. Ja już udaję się na szóste stanowisko. Traktujmy to, panowie i koledzy i koleżanki, jako zabawę. I jako zabawę trzeba traktować ten wyjazd i zawody oraz dzisiejszy relaks. Mamy nad wodą wypoczywać, a przy okazji powędkujemy wspólnie z kolegami przez 4 godziny na to tym łowisku. Tu jest 17, a tutaj jest Starorzecze, jak widzicie. Tu wylosowałeś? Idziemy. Ja mam tu. Dalej. Tu? 16? 15. 15. Dobre. No dobre jest. Ja na 6 na początek. Też dobre, daleko nie jest na plaży, nie? Nie. 15. To 14 masz tu, dobrze, tu. Nie, ale ja mam. Bo tu 15 się zaczyna, dotąd ja masz. To musisz cofnąć się. Chyba. Ale ładne to miejsce, nie? Ładna, czysta woda. No jest moja szóstka. Widzicie? Numer 6. I oto w tym miejscu zaczniemy dzisiaj wędkowanie. Rozłożymy sprzęty. Woda chyba czysta. Jak widzicie, rak w wodzie, ale mamy czyste pole. Nie mamy sąsiada z prawej, nie mamy sąsiada z lewej i mamy czystą wodę. Jedną wędką będę wędkował przy brzegu, a drugą zapasową rozłożymy odległościówkę. Więc rozkładam pomału się. Godzina jest 6:45, to godzinę 15 minut mamy do syreny i do zaczęcia dzisiejszych zmagań, oto w tym miejscu. A więc jest jedna tura. Będziemy łowić dzisiaj z wykorzystaniem czerwonych robaczków. Zobaczcie, czerwone robaczki.
oraz pinka. Mamy spożywkę. Ale wszystkiego nie będę rozrabiał, dlatego że zawody trwają 4 godziny i po prostu nie chcę za dużo tego wrzucać do wody. To nie jest najważniejsze, aby dużo pieniędzy wsadzić do wody. Po prostu traktujmy to jako relaks, zabawę i przy okazji coś, żeby złowić. Przyszykowałem się na 2 tury, ale jak to mówię, rzucimy część tego. Tu mamy jeszcze ziemię z gliną i to jest wszystko, czym dysponuję dzisiaj do połowu, do mieszania. Przygotuję mieszankę, zalejemy i pomału szykujemy się. Przygotujemy zanętę, rozkładamy bolonkę oraz odległościówkę. Dobra, przyszykujemy teraz spożywkę. Niech sobie wypije, zaraz jeszcze domoczymy, żeby nie przemoczyć. Połączymy z ziemią, gliną, przetrzemy. I bierzemy się dalej za przygotowania. A więc zbudujemy pierwszy zestaw na spławikówce, później odległościówkę. Jak zdążę, to nawinę nową żyłkę na odległościówkę, bo tam jest bardzo poskręcana już z rzeki, bardzo zmęczona.
A na tą chwilę bierzemy się za wędkowanie. Założymy spławik 02. Delikatnie będziemy łowić gram 25. Założymy z czerwoną antenką gram 25 z karuso. I zbudujemy zestaw oto na tym spławiczku. Dobra, bierzemy się, bo mamy pół godziny. Glina trzyma, zanęta pije, zaraz domoczymy ją jeszcze, przetrzemy, połączymy i montujemy, tak powiedziałem, zestaw, bo zostało nam pół godziny, a mam do zmontowania dwie wędki i przetarcie z sobą zanęty, więc widzimy się po krótkiej chwili. Myślę, że będzie dobrze. Odmierzymy odległość 10 cm, śrucina od śruciny. Mniej więcej w tej pozycji będzie wyglądał nasz zestaw, co 10 cm rozmieszczenie śruciny. Jeszcze dodamy śrucinę sygnalizacyjną, łącznik karuso. Wygruntujemy, zakładamy przypon i jedną wędkę mamy zmontowaną. Łącznik malutki przywiążemy i wygruntujemy. Zastanawiam się, czy na 4 godziny opłaca się odległościówkę robić. Chyba nie będę montował odległościówki. Zobaczę zresztą, ile czasu mi starczy. Na 4 godziny to chyba zanęcę sobie w jednym miejscu, tylko wygruntuję, w którym miejscu będę łowił i za pomocą bolonki chyba będę wędkował w jednym miejscu. Zresztą zobaczymy, jak mi czas pozwoli, a na tą chwilę dalej budujemy nasz zestaw i gruntujemy. A więc mamy 4 minuty. Nie zdążę już zrobić odległościówki. Zakładam szybko przypon. Szypon szybko założę, oczywiście skrócę go do 25 cm i za 4 minuty zaczynamy zawody, a ja jeszcze muszę szybko połączyć z sobą zanętę ziemię i przetrzeć. A więc 4 minuty mam, więc się spieszę. Jest! Masz jakie te papiery? Dawaj. Tu folię masz! Gdzie? Żebyś nie nosił wody. Dobra. Wszystko? Wszystko, no. A ja bym tu zostawił, to zabierz potem. Dobra, wezmę. Tamte weź z krzaków. To nie moje. Wiem. To nie moje, ale wiesz. Dobrze, okej. Okay. Już ci nie będę. Dobrze. Jechać. Prezesie, dobrze jest. Jechać. A więc widzicie.
pierwsze nagrywanie, po prostu mało czasu miałem. Jedną wędką dzisiaj będziemy wędkować. Dobrze, i wędkujemy. A więc zestaw zarzucił. Wędkujemy. Przepraszam, odbiorę. A więc 20 po. Nie mam ryby. Od nowa muszę wiązać zestaw. Zmienię spławik na inny. Znów tracę czas. Ale cóż, widzicie. Postanowiłem założyć czerwonego robaka i zmienić spławik na lżejszy ciut z grubszą anteną. Więc zakładam gramówkę i widzimy się za chwilkę. Pierwsza ryba dzisiejszego wypadu, okonek. Maluszek odczepiamy i wędkujemy dalej. Kolejna ryba. Oczywiście płotka, wędkujemy. A więc znów nieduży okonek. Odczepiamy, zobaczcie, jakie ryby na zawodach się łowi. I wędkujemy dalej. Bardzo gorąco się zrobiło, powiem, że grzeje konkretnie. Do wody bym weszedł, ale zawody są, nie można. I będę musiał się mordować przecież do 12 z taką upalną pogodą. Weszły mi okonie małe. Ale okoń ma wymiar, więc bezpośrednio wracają do wody. Interesują nas większe rybki, ewentualnie mała płotka. Widzicie, woda spokojna, chociaż dzisiaj ryby po tych zawodach dobrze pojedzą. I jak to się mówi, ryby nakarmione. Na zbiorniku w Lipowicy. A więc wędkujemy dalej. W końcu płotka, bo cały czas te okonki drobne. W końcu płotka, mówię. Ryba do siatki i wędkujemy dalej. Szału nie ma. Ale jak to mówię, bez ryby nie jestem. Dwie płotki. Jeszcze zostało ponad 2 godziny wędkowania. Dużo czasu straciłem na zmianie zestawu.
Nie zdążyłem nawet solidnie się przyszykować. 4 minuty miałem i po prostu postanowiłem dzisiaj wędkować jedną wędką. I na tą chwilę wędkujemy dalej. Zawody. Zobaczcie, jak ja lubię zawody. Kolejny, jak nie wierzycie, chyba z 12 czy 13. O, zobaczcie, ile ma, 6 cm. Dobra, wypuszczamy i wędkujemy dalej. Oko nie małe biorą. Założymy czerwonego robaka. Jest zanęcone, może jakiegoś linka złowimy. Bardzo parno jest. Tak jak powiedziałem, założymy gnojaka. Może nam się uda złowić jakąś większą rybkę, czyli linka. I na robaczka wędkujemy i zobaczymy. A więc powiem tak, jest godzina 11:06. Założyłem ziarko kukurydzy, jak to mówię, a nóż, widelec, może coś się złowi. Próbujemy złowić coś fajnego. Coś fajnego, a nie ryby mikro. Powiem tak, dzisiaj wygra ten, kto włożył trochę w zanętę i nastawił się na drobną płoteczkę. Ktoś, tam są zawodowcy, jak to się mówi, tymi rybami, małymi płotkami i małym leszczem. Wygrają dzisiejsze zawody. Leszczy nie ma wymiaru, płotka nie ma wymiaru i ta osoba, która nałowi najwięcej drobiu, czyli małego leszcza i płotek, wygra. Ja pierwszą godzinę przygotowania, taka była, później zmiana zestawu, w drugiej mniej więcej godzinie zacząłem łowić, złowiłem dwie płotki, na tą chwilę 11 okąków małych. No i trzecią godzinę wędkowania, niecałą, postawiłem na czerwonego robaka. Nie doczekałem się brania i na tą chwilę do końca zawodów, czyli jest godzina 11:08, do 12:00 ostatnią godzinę będę wędkował na kukurydzę. Nie zależy mi na wygranej. To jest relaks, zabawa. Dwie płotki mam do wagi. Jak to się mówi, nie jestem zerowy. A po prostu zależy mi na wypoczynku i żeby coś fajnego złowić. Oczywiście teraz na kukurydzę. Kukurydza jest bardziej selekcyjną przynętą. Jak to mówię, dopóki przynęta w wodzie, może coś się jeszcze złowi. Kukurydza, uniknę brań tych maluszków okoni po 5-7 cm, których 11 sztuk dzisiaj złowiłem. A może linek podejdzie, zobaczymy. A więc łowimy dalej cały czas. Przynęta stoi.
Jest godzina 11:38. Mamy 22 minuty wędkowania i niedługo kończy się to nasze wędkowanie oto w tym miejscu. Tutaj tafla, lustro, spokojnie. Tam lekki wiaterek, falka. Wolałbym, żeby falka nieduża była, przynęta by balansowała. A tak to na spokojnej wodzie nic się nie dzieje. A więc 3 minuty zostało do końca zawodów. 15 minut temu zdjąłem kukurydzę, założyłem pinki. Złowiłem jeszcze dwie niewielkie płotki. W sumie mam 4 płotki. No i 11 okoni, które były za małe, wypuściłem. A do wagi mam 4 nieduże płoteczki. Tak jak na żywca. Nic konkretnego. I zobaczymy, kto dzisiaj wygra, czy spełnią się moje słowa. Myślę, że wygrają dzisiaj koledzy, którzy będą łowić nieduże leszczyki i małe płoteczki. Koniec zawodów. Ściągamy zestawy. I kończymy na dzisiaj tą imprezę. Ja oczywiście składam sprzęt i pomału się pakuję. Czekam na kolegów, którzy przyjdą z wagą, żeby podać, zgłosić swój dorobek, czyli moje 4 rybki. W międzyczasie, zanim przyjdą od pierwszego stanowiska, to chwilę zejdzie się, zwinę. I tak powiedziałem, sam jestem ciekaw wyników innych kolegów. A więc zwijamy się, czekamy na wagę. Szału nie ma! Pyta na swojskich wodach! Pyta na swojskich wodach! Sławciu, trzymaj, poczekaj, Sławek. Trzymam, nie bój się, ja wiem, rób tylko swoje. Miałem 11 okoni, ale jak palec. No to dobrze, to trzeba było złożyć, by był jeden wymiarowy. Nie, jeden by był? Fizik 418. No. Czyli jaki ty masz ten logging na YouTubie? Pyza na swojskich wodach i w lesie. Ten, Sławek, a dużo są bez ryby ludzie? Jeden do pięciu. Ja suszę siatkę, pakuję się i widzimy się na drugiej części, czyli na krótkiej imprezie z okazji jubileuszu 35-lecia. Tak powiedziałem, nie jestem zerowy, ryby brały jakie brały, co zrobię? Na to się nic nie poradzi, suszymy siatkę i idziemy do kolegów. U mnie słabo, 4 płotki miałem. 4 płotki miałem i 11 okoni, ale mówię ci, największy może miał z 8 cm. Nie ma. No, pojedyncze. Dobra. Słabo, 4 płotki tylko. O pana. 2 kilo? No to ładnie. No, Rysiu i browarek. A ja sobie wezmę kawkę. Jak, Piotrek, wygrałeś? 176. No to pięknie. Ale tam, ale piątkę ktoś tam miał, 5 kilo chyba, nie? No to tam, ale to tam to jest chłopie 70 cm wody. Na gościówce. Aha. Ja nie zdążyłem, nie ciepło ci było? Nie, wytrzymałem. Bałem się, że... To i tak miałeś dobry wynik.
gdzieś tam będziesz w czołówce, nie? Ja miałem mówić 4 płotki, tylko 11 okoni, ale okonie to mówię ci z 8 cm największe. I tak. No, no widzisz, losowanie takie miałeś stanowisko i już, nie? Dobra. Niektórzy połowili. Jak to się mówi? Zaraz będzie ogłoszenie wyników. A teraz będziemy szykować się do jedzenia. Słuchajcie, dajemy już obiad i jeszcze czekamy. Jak? Już. Jeden się odezwa, a reszta? Dajemy! Dajemy. Dobra, to jest. Puchary trzecie, drugie, pierwsze miejsce. No to... No, to kolega, który na początku pokazywał swoją mieszankę, zajął miejsce trzecie, wynikiem... 2230 przegrał jednym małym leszczem, miejsce drugie, tak? No ale i tak, jak... I tak dobrze. No to bardzo, gratuluję. Gratulacje. Idziemy dalej imprezować i niedługo ogłoszenie wyniku. Ja to może poczekam na taki spalony. No to już jeden się pali, to będziesz miał. Jest spalony. No to nie dla kolegi. To. No, widzisz, Czorsztyn się zbliża, to Sławciu spalone, nie? Czosnek, kieczap, musztarda. Musztarda. I tu chcę. I chlebek tu jest. Chlebek mam na stole, dziękuję. A, poczekaj, ten to brak, tego się nazywa, bo to jest Mańka. Pierwsze miejsce zajął Majchrowski Mariusz. Brawo! Brawo. Było do przewidzienia. Nasz mistrz szkoła. Dziękuję panowie. Iskra. Iskra rządzi, tak? Takie coś jeszcze. Dziękuję bardzo. I gratulujemy. Prezesi. 5 prezesów. I wozi od prezesa. A jeden zawód. Robi ktoś zdjęcia czy nie? Nasz mistrz szkoła na regionalnych, okręgowych raczej. Drugie 6 miejsce miał w dukturach. Krajewski Mirosław. Brawo. Narzędziownia! Krajski Mirosław. Narzędziownia. Tylko ty, dobrze by było, żeby któryś brał podpisy. Janek. Podpisy może tutaj wybrać. Ty masz tam chyba listę z tymi. Trzecie miejsce zajął NN. Tak, o, nie tak, przesadzajmy. Tak, tak. Akurat znamy trzecie miejsce. No, no, no. Trzymaj na tym, tu. Zamek? Tam podwójnie, wiesz, pierwsze podwójnie. Tu będzie, tam jest podwójnie. Proszę, nie ma się oddychać. To jest taka duchota, kurwa. Trzecie miejsce z koła Chęcin zajął Kanas Oskar. Brawo! Brawo! Oskar. Odwróćcie. Gratulacje. Stań tam, kurwa. Teraz sobie stańcie tam w trójkę razem. A to tylko tam jest tak, w tej trójce. Nie przeszkadzaj się. Tam tylko dwa podpisy. Ustańcie są. Tam tylko dwa podpisy. Pucharowcy, tam do zdjęcia. Dawaj, a później do Pucharowcy do zdjęcia. Dwa razy. Oni nie chcą zdjęcia robią, a będę dalej... Talon schować. Uznaj sobie. No, już. Panowie, to już jak już impreza, to impreza. Na całego. I słuchajcie, czwarte miejsce zajął Dawid Piotr. Iskra Polska! Iskra Polska! Tak blisko. No. Piąte miejsce zajął Iwanek Roman. Brawo!
Emeryci! Emeryci! Zabierajcie partię czunem! Romek! Gratulacje, emeryt! Ma to walentę! I tam Romek! A Maria! Dzwoni! Szóste miejsce zajął Klimek Grzegorz! Polska Polska nie żyje! Polska Polska! Jeszcze nie emeryt! Ale walczę! Walczę! Dojdź do emerytury! Siódme miejsce zajął Wijaz Mirosław. Jest dobry! 07! Dawaj tutaj! Na zanętę bym miał torbę! 07! Ale większą! Jakbyś miał... Dać ci moją? Proszę! Komis, a niech przeliczy wyniki, bo to jest... Dobra, dobra, chodź. Jakbyś miał swoją uszkodzoną, to masz nową. Ósme miejsce zajął Zieliński Paweł. Brawo! 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 Pablo! Tak się odda później. Wszystkie Pawły to fajne chłopy. No jednym karpiem, który uratował mu skórę, tak mówię. Dziewiąte miejsce zajął Zieliński Kamil. Nie brawo! Mój sąsiad! Gratulacje! Dziesiąte miejsce zajął Krawczyk Huber. Panie sędzio, tam są pewne pretensje. Nie, gadżety są potrzebne. No i czy tam pozostałe miejsca, co przyjdą po nagrody pocieszenia? No ja byłem trochę dalej. Siedemnaste miejsce zajął Zyzik Sylwester. Brawo! Pyza! 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 Dobra. Kostrzewski Paweł. Tadziu! Polska! I tak chciałem powiedzieć, że 18 miejsce na 29, czterech było bez ryby, zerowych. Wspólna zabawa i wypad, który odbył się na naszym uroczystości, czyli 35-lat koła PZW Iskra Kielce. Dla mnie liczyła się zabawa, nagrania jakiegoś filmu, wspólnej imprezy. A ryby tylko były dodatkiem i po prostu leciało to, tak leciało, jak wam to pokazałem na filmie. Zapraszamy za 5 lat. Życzymy szczęśliwego powrotu do domu. Już? Czyli... A, czyli wypierdzielać, tak? Co ja to jeszcze? No stoły bez przerwy są czynne. No i dalej się bawimy w dniu dzisiejszym. I tak to leciało. A więc mięso dalej się piecze. Impreza po całości. Niektórzy opuścili już naszą imprezę. Powoli będziemy kończyć naszą uroczystość. A więc koniec dzisiejszej imprezy. Dziękuję wszystkim za subskrypcję mojego kanału, lajki, komentarze. I tak to leciało, nic dodać, nic ująć. I do następnego. JLK, ole, 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 siema, pyza. Dziś 5 lat koło PZW Iskra Kielce.